I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam Was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu premium. I dziś zajmiemy się okrętem tieru 7, niemieckim Weimarem, czyli taką trochę wariacją na temat okrętu jakim jest Monachium. I zaraz będę Wam tutaj omawiał parametry tego okrętu. Powiem Wam jak tym grać, żeby się grało w miarę skutecznie oraz czy taki okręt sobie warto sprawić. Także powolutku będę sobie przechodził do omawiania tutaj parametrów. Pokazuję wam tą bitwę, bo jest dużo ciekawsza, jeżeli chodzi o sam przebieg, niż to, no tutaj po prostu nie stukałem go jego damage'u. Miałem bitwę, gdzie zagrałem, no wydaje mi się, że lepiej, ale no nie jest aż tak widowiskowo i tyle się nie dzieje, także wolałem wam pokazać tą bitewkę. W związku z czym zaraz przejdziemy tutaj do dyskusji Więc tak, moi drodzy, dlaczego mówię, że ten okręt jest bardzo podobny do Monachium? Bo w zasadzie styl gry tymi okrętami mógłby być bardzo zbliżony z tym, że... Je, na, może najpierw omówmy sobie parametry Weimara. Mamy y, 4 wieże z pod... Nie, 4 razy 3, przepraszam, to tu się dzieje? Weimar... A dobra, dobra, zgadza się wszystko. Mamy 4 razy 3, jeżeli chodzi o uzbrojenie. To są działa kalibru 150 mm, także typowy niemiecki lekki krążownik. Wiele ich w grze nie ma, ale jak już są, to przeważnie właśnie z takim oto uzbrojeniem. I teraz tak. Bardzo istotna rzecz. Otóż moi drodzy, te działa mają tylko 14 km zasięgu. Dla porównania, na Monachium mamy dział. Troszeczkę mniej, bo tam mamy 4 razy 2, tu 4 razy 3, także 4 rurki mamy mniej, ale zasięg tam wynosi 16,6, także to jest kosmiczna różnica. Przeładowanie wynosi na Weimarze 8 sekund, na Monachium 5, w związku z czym, goły damage na minutę porównując te dwa okręty lepiej wypada na Monachium, to jest jedna sprawa, plus tam jesteśmy bezpieczniejsi, bo możemy strzelać z większej odległości. Jeżeli chodzi akurat o szanse na, pożartymi, na podpalenie tymi pociskami, to jest identyczna na obydwu tych okrętach i penetracja tych pocisków jest identyczna również na obu okrętach, wynosi 38 mm. Jeżeli chodzi o prędkości pocisków, to Weimar ma pociski dużo szybsze niż Monachium, w związku z czym będzie celniejszy, wydaje mi się. Tutaj mamy 960 m na sekundę, a Monachium ma 870, także to prawie 100 m na sekundę jest różnicy. Na pepancach będzie podobnie, nieco wyższy DPM będzie miał Monachium. Jeżeli chodzi o torpedy, tutaj też jest pewna różnica. Na Weimarze mamy, moi drodzy, 4x3, a na, na Monachium mamy 2x4, czyli tu mamy 6, tam mamy nie, przepraszam, tu mamy 12 torped, a na Monachium mamy torped tylko 8. Przy czym parametry tych torped są identyczne: to jest ten sam damage, ten sam zasięg, ta sama prędkość, wykrywalność i inne pierdoły. To jest identyczne uzbrojenie torpedowe, z tym, że no tutaj na pokazywanym w tym momencie okręcie mamy ich do dyspozycji 12 na obu burtach w sumie, a na Monachium mamy ich nieco mniej. I no, zasięg 14 km też raczej bardziej sprzyja temu, że w końcu znajdziemy się 6 km od przeciwnika i będziemy mogli tego użyć ale nie o tym jeszcze. Ja Wam na razie omawiam parametry gołych okrętów. Bez kapitana, bez ulepszeń, żeby mieć porównanie. I tak, jeżeli chodzi o wykrywalność Weimara, to już się zaczyna robić nieprzyjemnie. Okręt, który ma bazowo... Znaczy, no tutaj nie zwiększymy zasięgu w żaden sposób, ale możemy zmniejszyć kamuflaż, który ma bazowo 14 km zasięgu, ma bazowy kamuflaż na poziomie 12,8. Podkreślam, bazowy, bez perka. Jeżeli byśmy sobie tego perka założyli, to na pewno o te 10% spadniemy. Ale na przykład Monachium, który ma zasięgu 16.6, ma bazowy zasięg wykrywalności z powierzchni 10,5 km. To są naprawdę spore różnice. Jeżeli chodzi o wykrywalność z powietrza, to akurat Weimar wypada minimalnie lepiej, ale to nie jest istotne. I powiem Wam, że no, mając. Tak krótki zasięg, wydaje mi się, że lepsze by było, gdyby y, to kamo by było nieco lepsze. Mamy tutaj do dyspozycji sondę hydroakustyczną o identycznych parametrach jak na Monachium, plus y, możemy sobie oczywiście zamienić ją na rozbicie. Mamy do tego spotera, który może w krytycznych sytuacjach wydłużyć nasz zasięg. I możemy tego spotera zmienić na samolot myśliwski, ale jest tutaj też rzecz, o której na Weimarze, znaczy, przepraszam, na Monachium niestety nie będziemy mieli. Mamy tutaj engine boosta, czyli możemy po prostu zwiększyć prędkość okrętu, ale weźcie pod uwagę to, że bazowa prędkość pokazywanego Weimara to jest 31 węzłów, a Monachium osiąga 36 węzłów także. Fakt, faktem dopałka daje nam 15% więcej prędkości, także to jest spora różnica. No ale mamy mniejszy zasięg, gorszy kamuflaż, mniejszą siłę uderzeniową, jeżeli chodzi o pociski. Mimo że jest ich więcej, to strzelamy wolniej i na bliższe dystanse, będąc widoczni z tym samym z większej odległości. Jestem, jest pewnym plusem tego okrętu to, że tylko 14 km mamy wykrywalność, bo jeżeli walczymy z jakimś, powiedzmy, niszczycielem i yy, nikogo nie ma więcej, to zatapiamy niszczyciel i znikamy. Znaczy, nie, może nie o to chodziło. Chodzi po prostu o to, że kara jest mniejsza, bo wykrywalność nasza tutaj... Ja sobie teraz zrobię tutaj kapitana jeszcze szybko, żeby miał yy, możliwość porównania parametrów. Zrobię wszędzie byle co, żeby tylko kamo chodziło. Że pozwólcie sekundkę. I tak, z perkiem na 10% wykrywalności, yy, Weimar ma 11,5, Monachium ma 9,5, także to jest kilometr różnicy, no i y, 2,5 kilometra różnicy w zasięgu dział na korzyść Monachium. Przy czym również yy, Ilość wystrzeliwanych pocisków, ich maksymalny damage jest nie dużo większy, ale jednak większy, ale tutaj się nieco łatwiej celuje. I teraz tak, ten okręt dostał dosyć sporo zmian, bo z tego co się, o ile się nie mylę, to został skrócony zasięg artylerii i zostało wydłużone przeładowanie. Ten okręt na początku był bardzo mocny, w tym momencie powiedziałbym, że jest, jest trudny. Nie jest zły, ale jest trudny. Gdyż moi drodzy, musimy tutaj mieć na uwadze ten nasz krótki zasięg, ale y, najważniejsza rzecz w tym okręcie to jest wbić sobie do głowy, że nie gramy typowym niemieckim krążownikiem. To nie jest Mainz, to nie jest właśnie Monachium, to jest okręt taki raczej do wsparcia. O, jego można bardziej porównać z Atlantą, może z Boizem, bo to są okręty, które też mają bardzo krótki zasięg. Boise ma zasięgu 13,5 km, Atlanta ma 13,3 km. Flint to gdzieś tam w okolicach 12 km operuje. Także no powiem wam, nie jest to okręt do samodzielnego jakiegoś tam trzymania flanki. On jest raczej do wsparcia, w związku z czym wyśmienicie spisywałby się w walce w dywizjonach. Jeżeli chodzi o samotne granie, no to może być niejednokrotnie troszeczkę ciężko tutaj coś sensownego ukraść, bo no wyobraźcie sobie walkę okrętem, który ma 14 km i jest rzucony na dziewiątki. No to jesteśmy mięsem armatnim i pozostaje nam tylko czaić się gdzieś w jakimś dogodnym miejscu, ktoś podpłynie i go będziemy mogli sobie albo storpedować, albo rozstrzelać. Taką dosyć krótką, treściwą bitwę też na tym okręcie zagrałem, gdzie na mapie pułapka, czyli te tak, gdzie na środku mapy mamy taką wyspę, która jest otoczona kapem, i tam można przez taki przesmyk wejść. Pewnie kojarzycie o co chodzi, jeżeli nie, to trudno. Weszła sobie i ją z torpedowami, to w zasadzie był jedyny damage jaki byłem w stanie zrobić na dziewiątym tierze. No, Gdyby ona tutaj nie podlazła, to może bym coś tam poplumkał, ale już byłem i tak raczej bliski zgonu. W związku z czym, no, to jest okręt, który na tierach, no, maksymalnie 8 będzie, będzie sobie radził. Jak go rzuci na dziewiątki, to już się robi problem i to spory, bo no, tego zasięgu będzie brakowało. Aha, nie pokazałem wam kapitana, muszę w sumie coś przygotować, także też zaraz tutaj coś wam zaprezentuję, co by tu można jeszcze wziąć. Adrenalinę. Teraz niestety nie mam możliwości wejścia do gry i porównania tego, co ja tam faktycznie mam na tym okręcie. To jest niestety koniec bitwy, w związku z czym ja wam pokażę teraz ekran porównań. Ja sobie tutaj prowadzę takie porównania, porównania o których Wam mówiłem. To są wszystkie parametry okrętów. Tu mam jeszcze Boiziego, właśnie wrzuconego, i on ma, moi drodzy, tutaj 5 razy 352, tu mamy 4 razy 350, ale goły dpm jest wyższy tutaj na Boizim, bo tych dział jest 15. I strzelają, co prawda, nieco dłużej, bo tutaj mamy, jak widzicie, no, perk tutaj wchodzi, więc też możemy to anulować. Mamy co 8 sekund, to mamy co 10 sekund, także to jest różnica tego rodzaju. Jeżeli chodzi o parametry, znaczy kapitana i ulepszenia, to już Wam tutaj proponuję jakiś konkretny zestaw. Tylko sobie tutaj powiększymy, żebyśmy mogli się skupić tylko na jednym okręcie, bo w tym momencie omawiamy sobie wszystkie trzy. Czyli tak. To jest Weimar. I na pierwszym slocie przeżywalność głównego uzbrojenia, bo oczywiście będzie nam często padało, bo to nie jest uzbrojenie, które jest silnie opancerzone i torpedy, i artyleria. Na drugim slocie można tutaj, biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj właśnie ten dopałek do silnika, możemy zamontować sobie jego wydłużenie, żeby on dłużej nam działał. Albo standardowo, jeżeli nie macie ulepszenia tej w wersji premium, to można się zastanowić nad tym, żeby zmniejszyć ryzyko podpaleń i zalań na naszym okręcie. Ale sugerowałbym również posiadanie tego, więc zaznaczmy to, ale oczywiście można zamienić. O tak, tutaj, yy, co by tu wykombinować? Obrót dział, przy ile to się obraca? To się obraca o 180 stopni 21 sekund prawie, to jest dosyć długo, więc można tutaj wziąć obrót dział, obrót przepraszam. Celność akurat nas tutaj za mocno nie interesuje, bo tych pocisków leci sporo, pociski są szybkie, więc myślę, że nie będzie problemu z tym, żeby się w końcu w przeciwnika wstrzelić. torpetki. to jest raczej uzbrojenie takie ostateczne, sekundarki to jest typowy sens, więc nie warto. I tutaj bierzemy to i tutaj co możemy wziąć tutaj? Wydaje mi się, że jeżeli będziemy grali tym okrętem masakuracyjnie i korzystali z dymu sojuszników, to możemy sobie pozwolić właśnie na to, żeby wziąć do, pał... do pałkę. Nie, to nie jest dopałka. To jest ulepszenie silnika, żeby szybciej się rozpędzać, więc albo to, albo bym raczej polecał kontrolę uszkodzeń, gdyż moi drodzy nie będziemy w stanie tutaj tym okrętem za bardzo na otwartej wodzie manewrować, bo pancerz nie jest zbyt gruby, więc będziemy dostawać dosyć solidnie i raczej trzeba korzystać z y, wsparcia drużyny, czy dymu, lub z osłon terenowych i wiedzieć, gdzie możemy nad nimi strzelać. Więc tak, y, nie ma sensu branie tutaj Iwchy, gdyż penetracja jest chyba największa ze wszystkich tego typu okrętów. Boise nawet z Iwchy nie będzie miał takiej penetracji jak ten okręt, przypominam, 38 mm. W związku z czym polecałbym tak: y, obracanie artylerii głównej, podpałka, adrenalina. To jest kapitan, który u mnie pływa na Hindenburgu, w związku z czym jest zrobiony chyba, nie muszę się nie pomylić, to jest akurat, to się może przydać. I można zrobić tak i tak, ewentualnie tak. Więc podsumujmy. Obrót dział plus 1% do pożarów, wydłużenie czasu działania materi materiałów eksploatacyjnych, takich jak właśnie dopałka czy hydro, Cel priorytetowy. Ewentualnie można to zamienić z tym perkiem, i wziąć sobie wtedy ostatni bastion adrenalina, nadzorca, kamuflaż i mistrz działonowy, to jakoś tak się nazywa po polsku. Nie ma sensu tutaj zwiększania obrażeń z tych pocisków ani bawienia się w tego typu rzeczy i w raczej też się nie przyda, więc wydaje mi się, że taki build byłby w miarę sensowny i przy takiej konfiguracji byśmy mieli moi drodzy 14 km zasięgu i wykrywalność nas interesuje, która osiąga tutaj 11,5 km, także gdyby ten okręt przyszło mi teraz oceniać od 0 do 10, to no dopóki nie gramy na dziewiątkach to to jest fajny okręt do wsparcia i można na nim fajne wyniki wycisnąć daje frajdę ale można mieć w to miejsce Monachium który będzie bezpieczniejszy nawet w starciach z dziewiątkami gdyż ma większy zasięg i te DPS -y są minimalnie wyższe także dużo nie tracimy a zyskujemy zasięg. Który z tych dwóch okrętów bym wybrał osobiście? Raczej Monachium ale lubię lubię grać z takimi właśnie okrętami jak Weimar. Monachium to jest wersja bezpieczniejsza jeżeli ktoś się zastanawia czy brać Weimara no ja powiedziałbym że można wziąć, ale to nie jest okręt, na którym po prostu wejdziecie do bitwy i będziecie sobie radośnie plumkać demie. Tu trzeba myśleć, trzeba kombinować, i to nie jest prosty okręt, biorąc pod uwagę jego zasięg. Także weźcie to rozwagę przy zakupie, jeżeli ewentualnie się zdecydujecie, i co do oceny tego okrętu, to mam powiem Wam szczerze, problem, ale daję mu. No, 6,5 na 10, tak mi chodzi po głowie. 6,5 na 10 to nie jest zły okręt, ale no, zasięg przy takiej konfiguracji kamuflażu to jest trochę, trochę błąd. Także wydaje mi się, że Monachium jest bezpieczniejszą opcją. Czy kupić? To już musicie sobie sami odpowiedzieć, bo to jest okręt, który musi wyko wykonywać swoje zadania w odpowiednich sytuacjach, a nie w każdej się odnajdzie. Więc 6,5 na 10, tyle materiale, wszystko do usłyszenia i na razie.